Siema, z tej strony Hogaty, a to jest duo z Julą. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Padnijcie także do niej na kanał, zostawcie subika, padnijcie na G2, Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Od razu na wstępie musimy zobaczyć przede wszystkim tak, 1 i 3 gwiazdki i 2 polubienia cały czas. Eco rating mamy 1,9. No pewnie dlatego eco rating, że nie mamy ubikacji, to faktycznie... Nie mamy ubikacji? No nie mamy. Ale z nas wieśniaki, jak zrobić ubikację? Nie mamy łazienki, trzeba kupić. Restaurację, zbuduj, tak. Nie mamy za dużo miejsca, może jakieś piętro wam? Łazienka... No właśnie, bo my wybraliśmy taki, wiesz, mocno... Ty wybrałeś. Konkretne ja miejsce. Ja nie miałam nic do powiedzenia. Dobra, a jakby tutaj zrobić toaletę po prostu jakoś? Tylko jak zrobić toaletę? Może akwarium wywalić i tutaj zrobić kibel. No tu jest też, wiesz, miejsce w teorii. Tu jest fajne miejsce na stolik, moim zdaniem. No ale tu... No dobra, no czekaj, to trzeba tak zbuduj. To ja się zajmuję w takim razie układaniem teraz tego. Sprzedaj akwarium. Nie możesz sprzedać przedmiotów aż do dnia 4. A to dupa zbita. To w dniu 4 dopiero będziemy mogli zrobić takie rzeczy ciężkie. Chyba na zewnątrz można zebrać pieniądze. Tak, już zebrałem właśnie. Pitos, zebrany jest. I zbuduj, to może jednak Beskitu jakieś stoły dodam. Tylko ja nie widzę takich stołów jak tu są. Są lepsze. Nie widzę takich stołów. Kupię najtańsze jakieś, Boże. No pewnie na razie po taniości, nie zarabiamy jakichś kokosów. Dokładnie, o, kupiłem stolik i teraz jakieś... Będę robić sushi! Nice! No gościu chce sushi, ale jeszcze czekam, aż krzesła. Dziecko się zdecyduje. Krzesła jakieś takie też. A jak mam to obrócić? Stoliczek. No, cóż. Ten młody nie miał... żadnego zamówienia, czy on nie chce nic w takim razie? Dobra, mam nadzieję... Bob mi podkradł robienie sushi. Mamy kolejne miejsce, jak coś, do siadania, więc kolejnych klientów zgarniam już. Już trzeci klient, proszę bardzo. Postać tamtych, no. Proszę sobie tutaj usiąść, dziękuję ci bardzo, proszę bardzo. Ale Bob kręci sushi. Ile talerzy zabrać? Akurat mi robił. Ale zrolował, nie? Sushi. Nieźle, nie, możesz zebrać od razu zamówienia, ja zbieram pieniądze. Ten Bob mnie denerwuje, bo mi podkrada robotę. No to tu masz kolejną robótkę ale do zrobienia. Ale chciałam zrobić sushi, on mi ukradł i... No to będziesz robić ramen, no. A dziecko nie? No właśnie nie chciał nic. Może mu nie pasowało, wiesz, to, że ma tylko mały ramen do wyboru. Tylko ojciec będzie jadł sushi. Tak. Tygrysie sushi. No dobra, zgarniam kolejnych klientów. W takim razie proszę, tutaj stoi dla dwojga wewnątrz. Nie ma problemu najmniejszego. Proszę bardzo. Proszę tu dołączyć. Teraz będzie można wziąć pieniążki, ja tutaj poczekam na zamówienie. A, chcę, tak, chcę ten ramen. Ci klienci chcą jeszcze ramen. A tutaj ten chce... I dziecięcy ramen, także tu jest do gotowania teraz parę rzeczy. No spoko, ty sushi chyba będziesz kręcić teraz. Tak, tygrysie sushi robię. A ty tak. Robię tygrysie sushi, dokładnie tak, w taki sam sposób robię jak ramen. Nie, potem będziesz zwijać. Teraz mam zwijanie. No. O, porusz mysz do góry i do dołu. Ale zwinąłem. Dobra, biorę tygrysie sushi. Gdzie jest tygrysie sushi w ogóle? Tam, tu po lewej. Okej, proszę bardzo. Coś jeszcze? Nic na razie nie mamy. Tutaj zebrałam talerze, ale siedzą w ogóle na tych stoliczkach. Widzisz, jak oni siedzą na tych fotelach? Dobra, dawać hajs. Dobra, może ci też zamówią więcej, bo tu póki co tylko jedna osoba je, tak, to sushi. Może to sushi to jest na jednoosobowe typowo. A ramenik będzie dwuosobowy. Ale oni sztućcami sushi, czy ty to widzisz? Tak, widzę, jeszcze kroi to. Masakra. Jak tak można? O, przyszedł z dzieciaczkiem, widzę. Dobra, talerze zebrane. To ja zbiorę pieniądze. Jeszcze tutaj talerze. Dziękuję. Wstawi kaskę. 21 pieniędzy. Dobra, ramen dziecięcy i zwykły ramen. Już się gotują. I tutaj jeszcze dwa rameny. Dobra, przyjęte. A idę kolejnych klientów zgarnąć. Ej, bo mam wrażenie, przestał robić w połowie.
Bo po prostu ma problem. I teraz stoi i patrzy. Ze sobą. Dobra, proszę stoik dla dwojga. Ej, bo Bobby nic nie robi, tylko stoi. Dobra, to ja też będę robił. Tam, a, ramen na wynos mamy, tak? Nie, to jest menu dziecięce. A, on tak wygląda jak na wynos, okej, okay, dobra. Jak taki happy. To będziesz zanieść już. Tam. O, a to mnie tutaj kieruje, że tutaj ramen. Ale to bez sensu, bo tutaj chcieli dziecięce, nie? Tak, tak, tak. Kurczę, Bob, to się opierdziela teraz, faktycznie. No to i coś się zaciął i nie robi. O, sushi robię w końcu, takie. Ty, ale te rameny, nie możemy ramenu jednego zrobić jakby chyba. No bo Bob się zaciął, on mówię zaczął robić i nagle halo, tak Bob? Stanął i teraz... Załóż przerwę dla Boba. I return to work, mu dam. Bob się sushi. Mówiłam, że ten Bob jest do wywalenia, on jest głupi i w ogóle nie potrafi pracować. Dobra, Bob, zrobiłbyś w końcu to jedzenie, czy o co chodzi, Bob, z tobą? No, bo pani czeka, tu gościu już wsuwa ramen, a stygnie mu. Dam mu przerwę po prostu, może ale będzie i tak nie ma zrobić tego zamówienia, on utknął z zamówieniem. Dobra, czwarty dzień, zbieram rzeczy. Odblokowaliśmy albo mochi, albo wodę. Mochi! Dobra, mochi, zwykły posiłek. Okej, okay, dobra, mamy mochi. Muszę w takim razie w naszej kuchni. Muszę spróbować zrobić kiedyś mochi. Dobra, mochi. Dobra, bo to pani czeka na ramen, a Bob se poszedł. Ten mochi chce. Z tym jej ramenem. Tutaj talerze są do zebrania. No, Bob, kurczę, gnoju, wracaj do roboty, ciulu. Robię mochi. O, zrobione, ale mochi jest szybciutkie. No, Bob, ja nie wiem, co mu się stało z Bobem. No on tam utknął. Gotuj, siekaj, dobra, ja ramen robię, ale to pewnie no ja nowy jakiś, ramen. Tak? Tak, nowe zamówienie na ramen chyba jest. To tamtej babce dam, po prostu. Nie da się. Nie da się? Zaraz a, może się da, ale to wtedy nie, bo jakby, no nie ma, będziemy mieć i tak jedno zamówienie mniej, ktoś nie dostanie po prostu. Tak, ale nam zwolni stolik. O, dałem jej. A no to ja mam jeszcze jeden ramen teraz i kto go ma dostać? To będą walczyć o ten ramen? Tak! Walka o ramen! Dałam babeczce. Czemu nie mogę przygotować ramenu? Bob, no co bo ty żeś zrobił, no, ciulu? Zawinął zamówienie do kieszeni. Trzeba będzie zamknąć na chwilę chyba naszą miejscówkę w takim razie. No, chyba tak. Głupi Bob, mówiłam, żeby go w ogóle zwolnić jeszcze jak był praktykantem. Dobra, idę po talerze. Ale to co, on w ogóle teraz do roboty się nie zabiera? Stoi, zawiesił się i stoi cały czas w tym samym miejscu. Mówię, on wziął zamówienie, podszedł do kuchenki i go nagle tak tepnęło tutaj i tak stoi teraz cały czas. W połowie zamówienia jakby, nie? Coś się zesrał. O, zmienił, przebrał się. No ja go przebrałem. Aha. Dobra, dwa razy sushi jest też do zamówienia. Już tutaj robię jedno. Nie no Bob, kurczę, co ty chłopie robisz w ogóle? Jest full no zadowolony, ogień muszę dać chyba. Tak, mówię, tu się nie piernicz z nim, zwolniłem tylko go typa. I tyle. Tylko się zastanawiam, czy to zamówienie nam wróci, czy nie? Nie mam pojęcia, pewnie nie. Pewnie niestety nie. Dobra, czekam na twoje zanieczyszczenie. Jasne, ja już sushi robię. O, góra, dół, góra, dół, góra, dół! Dobra, jest. I co? I tu tutaj chcą sushi, tak? Mhm. Dobra, stolik dla dwojga. Najwyżej za chwilę skończymy robotę na ten moment. Tak, obsłużmy tych, co są i najwyżej właśnie spróbujemy zamknąć. Dobra, już kolejnych klientów nie zabieramy, tylko tych dokończymy. Mhm. Mogę sprzedać już to, czy nie? Nie mogę sprzedać. Sprzedać za 60, dobra, sprzedałem. Dobra, są dwa zamówienia, możesz pomóc. Dobra, okej, okay. Siekaj cebulkę, proszę bardzo. A ty gotujesz? Tak, ja gotuję. Na tym samym palniku co ja? Tak. O kurczę, tego się nie spodziewałem. No ty się dowaliłeś do mojego palnika. Nie, nie, to ty się dowaliłaś do mojego palnika. Dobra, tu mogę zabrać talerze, więc zabieram. A ta jak czeka w ogóle na koleżankę, żeby dostała też ramen. No mówię, no stygnie jej. Znowu będzie problem, kto dostanie ramen. Nie no, to już tamta co czeka już się nie doczeka, no już trudno. Też mi się tak wydaje, że ona się nie doczeka. I to tylko dlatego, że dałeś jej ramen jakiejś innej babie.
Ale no bo tamta by się nie doczekała wtedy, no. Ej, ale czemu ty poszedłeś, jak tu się ramen gotuje, Piotrek? Ale ja zostawiłem swój, w sensie jeden. W sensie już go dałem. Dobra. Mam dwa rameny. Zabierz talerz, no, no i dajesz. Nie dajesz tej babce chyba, nie? Ramenu. No nie, dałam tym tu. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze, tu zabieram pieniądze. Nie przyjmujemy nowych klientów, zamknięte! No to zamykaj. Za moment, no. Proszę sobie iść, ale tu dziecko czeka, no dziecka nie nakarmi. No nie, no nie nakarmimy, dziecku no. Dziecku nie dasz. Dziecku od tych trzeba zebrać pieniądze, bo oni będą mieli podwójną pulę, bo nam dali... A bo oni sushi jedli. Tak, oni sushi i ramen, więc tu będzie czekajmy dużo pieniędzy. Czekajmy w takim razie. Czekamy na hajs i zamykamy na chwilę ten lokal. No możesz iść zobaczyć na kuchnię, czy cię nie ma w takim razie. O, jeszcze mochi chcę, Jezus Maria. Już robię mochi. Dobra, się to robi ja mega zgarnię szybciutko tych klientów jeszcze nowych, bo. Mochi już podaję. Już robię, już zrobione. Dobra, to poczekamy chwilę. Mój Boże, je to sztućcami, nie mogę. Czy kiedyś jadł w ogóle mochi, wie jak to się je? Tygrysie sushi, dobra, już robię sushi. O, czyli ci będą takie większe zamówienia. Najpierw jedzą sushi, a potem znowu będą chcieli pewnie ramen, a może później a na koniec mochi. Tak, po co żeś przyjmował, już było po sprawie. No, już zrobię po prostu, no cóż. I Jążek się zgadzać będzie, nie? Dokładnie. A tam ci czekają, no nie mogę. Nie mogę z nich. O! Ile było? 32 chyba. Chciałam zerknąć tylko. Zabrałem szybko pieniądze. Dobra, możesz jeszcze jednych obsłużyć w takim razie, zostawi ich dla dwojga. Tamci będą ostatnimi klientami. Bo ta matka z dzieckiem to pewnie coś jeszcze zjedzą, nie? No, będzie jeszcze ramen pewnie zamawiany, ten zwykły i dziecięcy. No i wtedy robimy przerwę. Jeszcze musimy też trochę pieniędzy nazbierać. Mamy 500 dolarów w tym momencie. 500 masz? 506. Tak, 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 506. Widać zresztą nawet po wyniku. No właśnie, a ty masz 200. No mówię, ja dostałam. Jakby tak. Chcę ramen! No dobra. I zobacz, jak od razu lepiej idzie bez Boba, który tylko stał i dowadzą. Są trzy rzeczy w ogóle do ugotowania. Dobra. Tygrysie sushi i ramen. To jest ramen dla dzieciaczka, tygrysie sushi jest tutaj. A ja nie mam tutaj zamówienia na ramen. A, ty masz ramen? A coś... A, dobra, ja mam jeszcze. A, bo żeś kliknął zamówienie, żeś zabrał i poszedłeś. Możliwe, myślałem, że to ty w sumie tak zrobiłaś, no nie, że zabrałaś. Nie, nie. Dobra. Nie zabrałam, nie. Zakończ. I dziecko samo, samo. Tak, dziecko je. Matka czeka. Nie, no je, czeka na mamę. Dobra, już, proszę, bo się kurczę, nie możecie sobie zjeść. Tymczasem te już dawno chyba ten ramen wystygł. Tak. No cóż, tu będzie nowe zamówienie czy pieniążki po prostu? Będzie zamówienie, no pewnie. No dwa tak, rameny, okej. Okay. Let's go. Szybko, kto szybciej, no zobaczymy. Aaa, ja szybciej dałem. Nieprawda, daliśmy tym samym. Oczywiście, że dałem szybciej. O, widzisz? Haha! Szybszy! Pyk. I zgarniam rameny. Tym razem wygrałeś. O kurcze. O, no wiesz co? No to ty ich wyproszę, no tamci czekali długo, no pan poczekał. Tak, doczekał się przynajmniej, no. Doczekał się, tamci się nie doczekają. O, 21 pieniędzy. No, no i już nie bierzemy teraz już kolejnych. Czekamy, ci no, zjedzą i wypad z baru. Ej, możliwe, że nam gwiazdki spadły, bo długo trzeba było czekać się na obsługę. No, tak, tak, spadł no, nam czas obsługi. No, bo przedłużałeś, trzeba było zamknąć wcześniej. Jeszcze mochi teraz chcę. No chłopie, mochi jeszcze. Już nie przyjmuj nikogo, mochi się nie robi przyjmuję. Sekundę. Czy już dosłownie się to. Dobra, nagrodę przyjmuję za ukończony dzień czwarty. Wodę zabieram teraz. To serve drinks, place a fridge in your restaurant. Okej. Okay. Czyli trzeba lodówkę, to ci tak przetłumaczę. A, dziękuję bardzo. W takim razie lodóweczka do restauracji.
Okej, okay, to dam ją gdziekolwiek. Ale w ogóle te na pierwsze na miejscu, co ma 14 tysięcy pieniędzy, jeju, jeju. No można zobaczyć do jego restauracji w ogóle, jak ona wygląda. Nie, jak zamkniemy, wiesz co, jak zamkniemy, to można iść na szpiegostwo przemysłowe. O, można zrobimy takie, wiesz, taką misję. Mhm. Tylko no, trzeba tutaj zebrać pieniądze i... O, i zamykamy Dobra, restaurację. Zamykaj. Menu, gdzie to było, zamknij restaurację. Czekam na ramen. Na ramen czekam. Czekam na ramen, to się nie doczekasz, pozdro. Restauracja. Zamknięte, zamknij restaurację, kick all customers. O, pyk, dobra, skikowani wszyscy. I teraz możemy iść sprawdzić, także tutaj ta zębatka ustawienia i restauracja kogo? The Angel, teleportuj się, proszę bardzo. O, a jak to się robi? Tu, ta tak, zębatka teleport. Po prawej i tam teleport jest do The Angel. I dobra. Kliknij sobie. Ma trzy Poczekaj gwiazdki tylko i trzy polubienia, aha, ale zabieraj kasę. Patrz, ile on ma stolików w ogóle. Widzisz, taka otwarta, duża restauracja ma ten plus, że fajne stolików tu można obsłużyć. No i czemu takiej żeś nie postawił? Nie stać mnie na taką restaurację. Nie mogę podwędzić pieniędzy. No, ale ma kuchnię, kurczę, dobra, i ma kibelek. Dobra, idę do kibla sprawdzić, co tam w kiblu. Jest kibel i sraj taśma tylko. Ej, a gdzie jest niby? Szef na 15 poziomie, na 14, no. na 11, ale ma. Ale nie mają tego, umywalek w kiblu, kumasz to? Ale hała. W damskim też nie ma. No, ani w męskim, ani w damskim, bo byłem i w tym, Wszedłeś i w tym. Do damskiej toalety. Oczywiście, że można? Tak. Tak, wbrew można. Wbrew jakimś zasadom. Nie, no, proszę cię. Dobra, musimy wrócić teraz. Teleport Ej, ale do... z męskiej jest wyjście na zewnątrz. Tak. Teleport do restauracji Hogaton. No, zdecydowanie trzeba będzie. Ja myślę, że to patio na zewnątrz to jest taki waste. Ile on zarabia? Tutaj na stoliku leży 110 pieniądza. Mm-hmm. Tutaj 73. Dobra, musimy pracownika, musimy tego szefa zatrudnić. Kucharz, praktykant, spersonalizuj. Nazwijmy no go jakoś. No i znowu będziemy zaczynać od praktykanta. Imię Marek go nazwę. O, Marek to dobre imię. Tak, będzie się nazywał Marek. I od praktykanta, no musimy zacząć, bo tamten, nie wiem, tamten się... zahachmęcił gdzieś. Dobra, musimy otworzyć restaurację. A nie, jeszcze nie, jeszcze nie musimy. Tutaj mieliśmy jeszcze zrobić przecież. Mogę usunąć te ściany kawałek, bo tam widziałem, że z jeden jakby klocek do tyłu jeszcze można było postawić ściany. Nie mam uprawnień do wydawania pieniędzy. Chciałam zobaczyć, co mogę tutaj zrobić. Dobra, no to mogę ci dać takie uprawnienia. Cztery pracownicy. Piekarnik jest, jej. Wydaj pieniądze, proszę bardzo. Ja mam tylko 200, to dużo nie powydaję, zwłaszcza, że nie zarabiam. Zbuduj. No ale ty 200 skądś masz też, nie? Przecież. No dostałam chyba właśnie tak po prostu, bo zaczęłam grę. Nie? Ściany. A mogę zburzyć te ściany? Sprzedaj ścianę. O, dobra, no, sprzedałem te ściany. O. To też sprzedam. I teraz tak, potrzebujemy tu postawić, może być najtańsza. Czekaj, najtańsza ściana po prostu, niech będzie. A czy ty widzisz, jak ja stawiam, czy nie? A ja nie wiem. W sensie, że przymierzam się? No tu o, gdzie ja stoję, masz? Przymierzasz, czy? Nie, tutaj, o, ja teraz stoję. Ale to ściany to sobie buduj sam, ja najwyżej dokupię jakieś te. Tak właśnie zrobiłem. No bo trzeba było jeszcze Czekaj, sprzedawać. Wejdę zanim zamkniesz, o. Dobra. Uwa, to. A nie mogę pół ściany zrobić tylko? A czemu chciałbyś zrobić pół ściany? Bo tu mamy jeden klocek tak naprawdę do postawienia i... jest problem, bo nie mamy jak pół klocka postawić. Nie mam pojęcia, jak postawić tu pół klocka w tym miejscu. Jest coś takiego jak krótka ściana. Okej, okay, taka brzydka Zaraz krótka ściana górze, chyba. Obok, tak, no. Jest krótka ściana. A jest krótkie okno? Nie ma krótkiego okna, niestety. Ściana. Ale jest krótka ściana. Drewno ścianą, dobra, krótka ściana. Teraz tak, podłoga jakaś do zbudowania. Zbuduj podłogi. No. Dobra, jak ja mam to zrobić? Nie pytaj mnie. Cannot overlap. Ale że jak? Dobra, to niech będzie nawet i takie. Tu toaletę chcemy tylko zrobić jakąś.
Zbuduj. Zrobić jakąś podłogę? No właśnie nie mogę, no nie wiem jak mam to zrobić za bardzo. Postawię tu sracz, więc nie będzie tego widać. Jest toaleta, to najważniejsze. Tu będzie o rolka. I ścianę trzeba do tego postawić. Dobrze, żeby nie było oknem ta ściana, że nie była. Zrobiłam kibel brązowy, sorry. Aha, no to nieźle, taki obstrany, drewniany on jest. To chciałam zrobić podłogę. Czekaj, jakby przeszklone zrobić. Patu. Czekaj. Próbuję rozgryźć robienie podłogi. Ej, zobacz, zrobiłam kawałek podłogi. Okej, okay. O widzę, nice. Jeszcze jeden możesz zrobić, jak chcesz. Dobra, to o, i nawet udało mi się nie pokolorować kibla. Ładnie. Ładnie, ładnie. Czemu przeszklony kibel? Mój Boże, do prywatności. Co ty robisz? Czekaj, drzwi jeszcze. Ej, czekaj, jak to będzie wyglądać, powiedz mi. Trochę, i to też jest przeszklone. Naprawdę, super, super. To jest kuchnia Fusion. Po prostu. Drzwi, a jak zrobić drzwi do toalety? Po prostu jedne takie. Po co ci drzwi? A, nie i można. Tak jest przeszklone. Nie można stawić tego, tak? Dobra, sprzedaj. Drzwi. Czekaj, co tu? Okej, okay, dobra. Zostawiłem, są drzwi. I, ale to jest brzydkie, Jezus Maria. No brzydkie, no Boże, i zbudował takie coś, no. No dobra, sprzedaj to. Postawimy tu po prostu najzwyklejszą ścianę. Niech tak będzie. Będziesz strać przy takiej wielkiej szybie na ogród, będziesz mógł patrzeć. No cóż, no bywa i tak czasami, nie? Są takie restauracje, w których można się poczuć mniej przyjemnie i to jest jedna z tych. Okej, okay, to jest po prostu. Cel. Tak, to jest mój cel. I tu trzeba dać taki znacznik jeden i drugi, że to jest toaleta dla wszystkich. Ale to jest tylko dla dwóch płci toaleta. Niestety nie ma tu żadnych innych znaczków. Nie dobra. Możemy ustawić ogólnej. Więc dobra, no myślę, że w tym odcinku postawię... to było na tyle. A dobra, dobra, to pa. Pa, pa. Papa.